Witam Państwa serdecznie na kolejnej konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jesteśmy w Pałacu w Wąsowie, w Wielkopolsce, niedaleko Poznania. Piękny park, dookoła nas 50 hektarów, słychać ptaki, a naszym gościem jest profesor Piotr Tryjanowski, który już trzeci raz gości na naszej konferencji dzisiaj. Z przyjemnością gości. Mam nadzieję. I dzisiaj opowiadał o sokolnictwie i polityce. To jest, proszę Państwa, wszystko niesłychanie fascynujące, ale problem jest taki, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, poruszają niezwykle ciekawe i takie nośne emocjonalnie, bo to głównie o to chodzi, i narracyjnie wątki. Natomiast to wszystko jest nieobecne w przestrzeni publicznej. Albo tylko kawałkami obecne. Albo jest obecne kawałkami. Sokolnictwo gdzieś tam się pojawia. No tak, ale... ale raczej w technicznych dyskusjach. Albo że ornitolodzy lubią, albo nie. Albo że myśliwi mają jakiś sposób ale polowania. Natomiast jest rzeczywiście... to infantylizowane. To natomiast prawda. Ty dzisiaj mówiłeś o tym, że sokolnictwo i handel w ogóle produktami odzwierzęcymi i zwierzętami to jest druga po narkotykach, drugi po narkotykach obszar nielegalnego rynku. Znaczy sokolnictwo już nie, bo to jest ucywilizowane. Natomiast te części zwierząt to tak. No tak, no tak, ale sokolnictwo generuje potężne zyski. Ludzie, którzy Oczywiście. Się zajmują sokolnictwem, są poważnymi postaciami. Poważni gracze, zwłaszcza, poważni gracze. Zwłaszcza tam, gdzie jest ropa. Wspomniałeś dzisiaj o Rosji, tak? Tak. To może wątek Rosji. Znaczy to chyba to trzeba powiedzieć wprost. Władimir Putin wie, jak robić dary. To jest ten, który przychodzi z dobrymi darami. No akurat, tak. Akurat te elementy zwierzęce, akurat politykę rosyjską od czasów imperialnych, carskich, były świetnie wpisane. No przecież, gdybyśmy w ogóle popatrzyli od takiego samego pozytywnego kawałka, czyli gdzie się pojawiały tereny chronione, no to pierwsze obiekty chronione to były królewskie miejsca, gdzie da się polować. W Polsce też tak było i gdzie carowie mogli polować, żeby tam było coś wyjątkowego i tam goście przyjeżdżający po prostu spędzali sobie miło czas i to nie trzeba na carów zrzucać. Przecież tak miał Czałczesku w Rumunii swoje wydzielone kwadraty. Nasi oficjele w EPRL-u mieli w Bieszczadach swoje tereny łowieckie. Prezydent Mościcki w Spale. Tak jest, prezydent Mościcki w Spale. Göring, który później kawałek Białowieży tego chronił niechcący być no może. Tak. Także naprawdę tego było, ale Rosjanie to dzisiaj naprawdę z powodzeniem kontynuują i teraz w nawiązaniu do sokolnictwa, no to też było imperium wspaniałe, no, które no, od północy do południa, czyli od ptaków tundry, gdzie mamy te gatunki no, niesamowite i takie pożądane, aż po można powiedzieć, po stepy kazachskie, to wszystko Rosja pokrywała i z tych ptaków się zawsze korzystało. Mm-hmm. No, była mowa o Białozorze, tak? Tak. Gatunku z tundry, który jest najbardziej popularny w krajach arabskich. Oczywiście, tak? Bo jest biały i świetnie pasuje do szatszajków. I kosztuje ogromne pieniądze. Oj, to ludzie nie są w stanie zrozumieć, że to może kosztować więcej niż nowe Ferrari, prawda? A ile dzień pobytu ptaka drapieżnego w klinice? No, to są grube tysiące dolarów. Także. No właśnie, grube tysiące dolarów, po czym sokolnictwo funkcjonuje w sferze takiej popkultury jako jakieś zajęcie dla wujciów, wariatunciów, którzy nie odnajdują się poważnych realiach. A nie, tam są, jak znam towarzystwo, to są bardzo poważni ludzie. Oczywiście w Polsce nie ma takich graczy jak ci, którzy są na Półwyspie Arabskim czy w wielu innych krajach. No, musimy powiedzieć, że w ogóle to sokolnictwo to jest, jeśli chodzi o taki rodzaj hobby czy relacji ze zwierzętami, no, z tymi ptakami drapieżnymi, to jest coś nieprawdopodobnego. To kilka wieków przed Chrystusem powstało i w zasadzie niezależnie w różnych miejscach świata. Mm-hmm. Więc to jest w ogóle też taki fenomen, że to gdzieś się później spotkało razem. Nadano temu taki dość oficjalny kształt. Przynajmniej próbowano to cywilizować, ale myślę, że te ciche interesy, które tam mm-hmm. są nieprawdopodobne. Tylko żeby od razu powiedzieć to, bo to tak, pieniądze to jest jedna kwestia, ale druga to jest taka, że sokolnictwo jednak na przykład przyniosło dobrze rozumianą współczesną ochronę ptaków drapieżnych, no o czym tak. zapominamy. Także to tam, no te wątki się wszystkie mieszają, nie? Zrozumienie tego jest bardzo trudne, jeżeli człowiek nie przyjedzie na twój wykład. Ja też nie jestem pewien, czy wszystko rozumiem, bo to czasem mam wrażenie, że tak.
źródeł, które musiałem do dzisiejszego spotkania rozebrać na czynniki pierwsze, to było pewnie kilkaset. Mm-hmm. I to spotkań z przyjaciółmi, sokolnikami, mm-hmm. którzy mi mnóstwo rzeczy podpowiadali, ale jakby rzeczywiście jest takie spojrzenie kulturowe, jest takie spojrzenie techniczne, że będziemy jak te ptaki hodować, jak co jedzą i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Natomiast takich właśnie ciekawostek typu, jak się one pojawiały na znaczkach pocztowych, albo jak się pojawiły na monetach, albo dlaczego Węgrzy robią interesy na rarogu, a my nie potrafimy zrobić, chociaż sokolnictwo jest niematerialnym polskim dziedzictwem kulturowym, to są dopiero pytania. Znaczy, to jest pytanie o tym. Węgrzy robią bardzo duże biznesy na rarogu. Rarog jest ptakiem kojarzonym z ziemiami I Rzeczpospolitej. Oczywiście. Tak, z południowo-wschodnimi ziemiami I Rzeczpospolitej, z dzisiejszą Ukrainą. I w Polsce słowo rarug nie budzi żadnych skojarzeń. Dla naszego pokolenia jeszcze patrzeć, jak na raroga istnieje. Ale to nikt nie wie, że rarug to ptak i w ogóle, ale może to co innego, może to coś z kosmosu. Ale myślę, że sprawa jest gruba, to znaczy, że to nasze odcięcie się od kultury szlacheckiej i powoduje, że my w ogóle odrzucamy wszystko po prostu. Wszystko idzie na śmietnik. Tego nie zdążyłem powiedzieć, ale to jest rzeczywiście tak. Zobacz, że tam przez to, że ptaki drapieżne kojarzyły się z kulturą szlachecką, czy w ogóle z tymi grupami arystokratycznymi w innych krajach, czy te wielkie przemiany związane z komunizmem i z nazizmem niszczyły te emblematy ptasie, tą kulturę. Ja myślę, że ptaki drapieżne mogły paradoksalnie zapłacić za to olbrzymią cenę. To przepraszam za takie powiedzenie, chłop żywemu nie przepuści. No tak, ale w latach 70. i 80. może to było takie chęć odegrania się na tym, że populacja jastrzębia została zdewastowana przez gołębiarzy. Dobrze tak o tym wiesz, tak? Tak. Podchodzili do drzew, zrzucali gniazda, zabijali młode, dochodziło do różnych horrendów. Ja słyszałem o dewastacji populacji bielików w latach 90. w różnych miejscach, tak, bo tam kurę jeden złapał i coś, tak? Nie słyszałem o dewastacji populacji kierowców tirów, którzy przejeżdżają notorycznie kury, a nikt ich nie zabija, prawda? Więc takie to podejście. Myślę, że to właśnie tak jest i po prostu my nie potrafimy wykorzystać tych elementów. Poza tym też nie bardzo wiemy, jak to zrobić i do czego by to miało komu przydać się. Musiałoby być jakieś lobby. W Węgrzech takie lobby jest, dlatego że w Węgrzech jest dużo, sam powiedziałeś, lekarzy weterynarii, którzy są wszędzie. Ale w sensie w krajach ościennych, ale myślę, że tam w ogóle jest taka chęć promocji kultury węgierskiej. Jak się do czegoś przyczepią, to jednak wynika z ich wyjątkowości takiej też, nazwijmy to genetyczno historycznej, z tego skąd ten naród przyszedł i tej takiej podkreślania tej odrębności, jednak wpisywania się gdzieś tam w europejską kulturę chrześcijańską, więc to naprawdę, ale pytanie jest takie, czy my powinniśmy ich kopiować? No właśnie, to jest zawsze pytanie szersze, dlaczego nie potrafimy z tego skorzystać, mając takie narzędzia w ręku. Dlatego, że ludzie zajmujący się dystrybucją treści chcą przede wszystkim dystrybuować treści na własny temat. To jest główny problem. I tak się dzieje w każdej kolejnej odsłonie pokoleniowej, tak? Czyli jedni wymierają, przychodzą nowi i oni znów myślą, że najciekawiej będzie opowiedzieć o dziadziusiu. Nie będzie. Ja to może powiem do kamery. Nie, o dziadziusiu nie. O białozorach trzeba opowiadać. A propos sztuki, ponieważ dla mnie ptaki drapieżne są niezwykle inspirujące z powodów estetycznych. To prawda. To każdy przyzna. I teraz tak. Pierwsza styczność z ptakami drapieżnymi, jaką miał każdy absolutnie, to jest seria znaczków wydana w latach 70. przedstawiająca sokoły. Pamiętasz tę serię? Oczywiście, tak? Że pamiętam. Dzisiaj pokazałeś wino z kobuzem, który był tak. Kto to projektował? Czy jest znane nazwisko artysty, który te ptaki namalował? To nie pamiętam po prostu. A wiesz, to jest ważne, dlatego że jak na przykład masz sławne... Te toskańskie, te polskie projektował na przykład Jerzy Dusselberger, takie piękne, nie? No właśnie. Był jednym z najbardziej genialnych rysowników, takich uproszczonych czy symboliki ptasiej, ale naprawdę światowej klasy grafik. Ale masz rysowników przyrody, którzy są kompletnie nieznani, tak? W Polsce, ale masz na przykład Czechy, gdzie masz sławnego rysownika, który zilustrował taki atlas prehistoryczny. Tak, kojarzę. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ja też nie pamiętam. Ale to jest jedna z nieistotnych postaci w czeskiej i czechosłowackiej w ogóle kulturze. Tam jest ten taki rysownik, który wyjechał do Brazylii i on teraz mnóstwo wydaje świetnych książek. Taki pan koło 70. Spotkałem go w Pantanalu. Ale rzeczywiście, to tutaj dotykasz jeszcze innej rzeczy. W Czechach w ogóle nie wiem, jak to nazwać, obieg kulturowy czy obieg książki, bo to nie tylko książki, obieg sztuki. Naród 4 razy mniejszy od Polski. Mam wrażenie, że generuje 4 razy więcej ruchu w tym biznesie. Wejdziesz do księgarni czeskiej, to o sokołach też podejrzewam, żebyś kupił kilka
Zapewne. Książek. Ja w Czechach byłem dawno, w Czechach byłem dawno i ja przelotnie. Ja prawie co miesiąc. Ale, widzisz, ale jak byłem w Czechosłowacji, po prostu księgarnie były po prostu zawalone. To zawalone. Wydawnictwami albumowymi, no różnymi, przeróżnymi. To jest, no w Polsce dlaczego w Polsce tak. Ale mamy jeden wątek jest. Kulturowy, który w Polsce jest no, modny z ptakami drapieżnymi. Hej Sokoły. Nie, proszę cię, piosenka Hej Sokoły to jest coś, co powoduje ściśnięcie gardła. Ale zobacz, jak to wszyscy trafimy. Teraz śpiewają Hej Sokoły, bo myślą, że to jest piosenka ukraińska. To jest piosenka z jakiegoś czeskiego wodewilu, napisana przez słowackiego kompozytora w XIX wieku, rozpropagowana poprzez stoły biesiadne. W ogóle nie ma to nic wspólnego z niczym, ale wszyscy... Zobacz, nawiązać byśmy mogli, przestań, nie? Nie. No właśnie, to jest druzgocące, że mamy grafików, którzy... Bo każdy tę serię znaczków z sokołami ma w głowie. Nie ma człowieka, który by tego nie znał. Nie, w naszym wieku. Tak, w naszym wieku, no ale my ciągle żyjemy, tak? Na nieszczęście Bogu. Dla niektórych. Ciągle żyjemy, emitujemy jakieś komunikaty. I co? I ten facet w ogóle jest nieznany, tak? Przywołanie go, no przecież gdyby to było, nie wiem, w Wielkiej Brytanii czy w jakimś innym kraju, powstałby kameralny film. W Wielkiej Brytanii to kameralny było... film o przygodach tego pana w takim parku, jak on chodzi, patrzy, a tu drzemlik. Drzemlik Merlin po angielsku. Shakespeare to właśnie dzisiaj to powiedział Piotr. Tak, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że my też sobie nie zdajemy sprawy, ale do takiej kultury masowej, czy w ogóle do języka, na przykład do języka angielskiego, te rzeczy związane z sokolnictwem wprowadził Shakespeare. To jest po prostu, no, ta kultura wysoka spotyka się z tą inną kulturą wysoką. Czy ja się nie pomyliłem? Merlin to kopczyk? Czy nie, to jest dżemlik. Dżemlik, dobrze powiedziałem. Okay. Tak, tak. Drugą nazwą, którą też od czasów Szekspira mamy, to jest właśnie hobby, to jest kobus. Ja nie mogę. No właśnie, nazwa hobby, ale to... Nazwa hobby, proszę państwa, to jest latający taki grafitowy ptaszek, który ma... Piękny, taka miniaturka sokoła wędrownego. Z jeszcze dodatkowym kolorem na nogach pomarańczowym. Tak. Ponoć kobuzy odlatują, a ja miałem to szczęście na zimę, że widziałem w zimie kobuza, jak większego od siebie gołębia pożerał na tafli lodu na takim rowie melioracyjnym w miejscu mojego zamieszkania. Dawno temu, kiedy byłem dzieckiem. Nie wiem, jak to się stało, ale wczoraj mówiłeś o tym, że w ciągu 4 pokoleń ptaki potrafią zmienić się z ptaków osiadłych na... To akurat kapturka, to jest takie... Co innego, ale... No, z kobuzem to by było trudniej. Ale skądś on się wziął? Gdzieś tam tak, pewnie, ale no ptaki drapieżne, poza tym, no tak, 4 pokolenia u kapturki to są 4 lata de facto. No tak. A u ptaków drapieżnych to już może być już 60 lat, więc no tak. Może te procesy się pewnie dzieją, ale my jeszcze ich dokładnie nie widzimy. Ale właśnie próbuję sobie szybko znaleźć przykład, ale jest taki przykład. Ptaka, który był odlatujący na zimę, a który prawie teraz wciąż jest. No, pustułka. No właśnie, no jest no to drapieżny ptak. I z tego samego rodzaju. Z tego samego rodzaju. I rodzaju pustułka jest przez całą zimę. A jeszcze 30 lat temu, jak Pan Bóg przekazał, odlatywała. No tak, w podręczniku do zoologii miałem, że odlatuje. No właśnie, proszę państwa, to jest, przyroda jest niesamowita i nieprzewidywalna. Mam nadzieję, że ten wywiad skłoni państwa do tego, żeby przyjeżdżać na nasze konferencje, gdzie Piotrek zapewne jeszcze nie raz będzie. Mam nadzieję. Także dziękuję państwu bardzo. Naszym gościem był profesor Piotr Janowski. Bardzo dziękuję i pozdrawiam i patrzcie państwo na ptaki, warto. Obserwujcie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia. Widziałem sokoła.